Hubert Biskupski, witam Państwa serdecznie. Moim Państwa gościem jest Dawid Jackiewicz, wiceprezes zarządu Orlen Synthos Green Energy. Dzień dobry Panie Prezesie. Dzień dobry Panu, dzień dobry Państwu. Panie Prezesie, co to jest Orlen, to wiemy, Synthos z grubsza też, a Orlen Synthos Green Energy to co jest za spółka? To jest spółka, która zapewni nam świetlaną przyszłość. Ojejku, a tak poważnie. Panie redaktorze, to jest podmiot, który powołały dwie wspomniane przez Pana firmy, czyli PKN Orlen oraz grupa przemysłowa Pana Michała Sołowowa ze spółką Synthos na czele. I spółka została stworzona w jakim celu? To jest spółka działająca na zasadach współkontroli, po 50% udziałów każdy z wymienionych przeze mnie podmiotów, powołana w jednym celu. Wybudować flotę reaktorów jądrowych w oparciu o technologię SMR, czyli małych, modułowych reaktorów jądrowych o mocy 300 MW, z czego pierwszy z nich miałby w 2029, najpóźniej w 2030 roku puścić prąd do sieci. Flota brzmi dumnie. Wspomniał Pan o pierwszym, który ma powstać w 2029-2030 roku, a docelowo tych SMR-ów ma być ile? Ma być ich kilkadziesiąt. Bardziej 20 czy bardziej 90? Bardziej w górnych rzędach tych wielkości. Kiedy kilkanaście miesięcy temu robiliśmy prace analityczne, wykonywaliśmy prace analityczne, wybierając konkretną technologię, szukając tej najwłaściwszej, tej, która ma szansę być jak najszybciej wdrażana w Polsce, myśleliśmy o kilku reaktorach na potrzeby własne, czyli na potrzeby PKN Orlen, na potrzeby grupy Synthos Pana Sołowowa. Dzisiaj po kilkunastu miesiącach zamówień i umów na budowę reaktorów jądrowych mamy kilkadziesiąt. Wiemy już doskonale, że flota kilkudziesięciu reaktorów jest absolutnie realna, takie jest zapotrzebowanie rynku i wystarczy, że spojrzymy na program energetyki, czyli na PEP 2040, który mówi o tym, ile mocy węglowych zostanie w latach 30. wyłączonych z użytkowania, to wiemy, że nawet gdybyśmy zrealizowali kilkadziesiąt elektrowni jądrowych w Polsce, to i tak nie zaspokoimy tych wszystkich potrzeb. Jest miejsce dla wielu, wielu technologii jądrowych w Polsce, oby wszystkim się udało, łącznie z dużą i małą energetyką jądrową. Panie prezesie, po co Orlenowi kapitał prywatny do tego projektu? Orlenowi nie byłby potrzebny kapitał prywatny, gdyby nie fakt, że pan Michał Sołowow, jego firma Synthos mają wyłączność na technologię BWRX 300 w Polsce. Podpisali taką umowę z amerykańskim dostawcą GE Hitachi już przed kilkoma laty i dzisiaj cieszą się wyłącznością w realizacji tego projektu na terenie Polski, nie tylko, bo jeszcze kilku krajów europejskich. A z kolei PKN Orlen po głębokiej analizie wszystkich dostępnych technologii uznał, że BWRX 300, czyli ta technologia od GE Hitachi, jest najbardziej obiecująca. Jest to jedna z tych technologii, która jest sprawdzona na świecie. Tutaj nie ma eksperymentów, to nie są startupy, to nie jest coś absolutnie nowatorskiego. To jest technologia, która funkcjonuje w 67 reaktorach w 10 krajach na świecie od kilkudziesięciu lat. A zatem spotykają się tutaj dwie rzeczy. Wyłączność na reprezentowanie tej technologii na terenie Polski oraz konkretne zapotrzebowanie ze strony PKN Orlen. I to zaowocowało powołaniem wspólnego podmiotu, czyli spółki Orlen Synthos Green Energy. Czym są SMR-y i czym się różnią od tych dużych reaktorów jądrowych, które znamy, co prawda nie z Polski, ale generalnie funkcjonują one od kilkudziesięciu lat? Różnica jest stosunkowo niewielka. Po pierwsze, jeśli chodzi o moc, są to reaktory do 300 MW, czyli znacząco mniejsze niż te, które znamy. Po drugie, budowane są w trochę innej technologii, a mianowicie niemalże w całości realizowane są w miejscu wytworzenia, w zakładach produkcyjnych należących do właściciela technologii, dostawcy technologii bądź kooperantów i potem transportowane w modułach na plac budowy, czyli do miejsca docelowego, a tam składane, przepraszam za kolokwializm, ale trochę jak klocki Lego. To wszystko powoduje, że proces jest o wiele szybszy, o wiele bardziej ekonomiczny, bo prostszy i tańszy, ale przede wszystkim bezpieczniejszy, bo nad całym procesem produkcji pełną kontrolę ma dostawca technologii i producent. Tutaj nie ma możliwości, żeby ktoś gdzieś zaniedbał wysokie standardy i normy bezpieczeństwa, ponieważ jakaś część czy jakiś element produkowany jest w innym obszarze geograficznym świata lub też składany jest w jakiś nieumiejętny sposób na miejscu budowy. Wyeliminowaliśmy niemalże wszystkie słabe momenty w procesie technologiczno-budowlanym i dzięki temu przyspieszyliśmy, zaoszczędziliśmy środki i poprawiliśmy poziom bezpieczeństwa. Dlatego 29 rok jest cały czas realny i możliwy. Wspomniał Pan o poziomie bezpieczeństwa. Przez wiele lat nie było u nas dobrego klimatu dla energetyki jądrowej. W dużym stopniu za sprawą nie naszych, ale sąsiadów złych doświadczeń, mówię o Czarnobylu. Tak. W tej chwili postrzeganie energetyki jądrowej dość istotnie w Polsce się zmienia. Jak spojrzymy na sondaże, to znakomita większość Polaków jest za rozwijaniem tego typu energetyki. Jaką mamy gwarancję, że te małe reaktory jądrowe będą bezpieczne, w szczególności, że ma być ich kilkadziesiąt i mają być budowane w obrębach miast, ewentualnie w ich bliskości do tej lokalizacji, do tych lokalizacji jeszcze sobie wrócimy. Jaką ja jako obywatel mam pewność, że nic złego się nie wydarzy? Rzeczywiście jest tak, jak pan redaktor powiedział, czyli akceptacja dla energetyki jądrowej znacząco wzrosła w Polsce. Dzisiaj wedle różnych badań sięga nawet 80% na tak. Bierze się to z wielu różnych względów. Po pierwsze jest to ogromna praca edukacyjna, którą wykonało Ministerstwo Ochrony Środowiska, Ministerstwo Środowiska i Klimatu na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. Po drugie też wzrastająca świadomość tego, że idziemy w kierunku, w którym musimy się uniezależnić od dostaw surowców energetycznych z kierunku wschodniego, a zatem nie pozostaje nam nic innego, jak szukać jakichś bezpiecznych rozwiązań akceptowalnych przez dzisiejsze regulacje klimatyczne, czyli przez proces i trend dekarbonizacyjny, który ma miejsce w Europie. A zatem jeśli nie węgiel, jeśli nie gaz, który jest również paliwem kopalnym i na który też w pewnym momencie przyjdzie kres, jeśli nie surowce energetyczne ze wschodu i jeśli nie fotowoltaika i offshore, ponieważ one są źródłami bardzo potrzebnymi, ale jednak niestabilnymi, to tak naprawdę nie mamy wyboru i wszyscy mamy świadomość tego, że jeśli nie chcemy być konkurencyjni w przemyśle, jeśli chcemy mieć zapewnione tanie, stabilne i czyste, zeroemisyjne źródła energii, to nie ma zbyt wielkiego wyboru, tylko energetyka jądrowa. I teraz powstaje pytanie, które pan redaktor zadał, czy to jest technologia bezpieczna? To jest dzisiaj arcybezpieczna technologia. To jest technologia bezpieczna mniej więcej tak jak loty kosmiczne, gdzie zastosowane są najwyższe standardy bezpieczeństwa, poddawane setkom kontroli jakości przez różne organizacje międzynarodowe. Dzisiaj dla przykładu powiem, że prawdopodobieństwo zdarzenia niepożądanego na terenie elektrowni jądrowej jest nie częstsze niż raz na 100 tysięcy lat pracy reaktora. Prawdopodobieństwo jakiejkolwiek awarii samego rdzenia reaktora jest nie częstsze niż raz na 1 000 000 lat pracy reaktora. Reaktor SMR jest zakopany ponad 35 metrów w głąb ziemi, ma podwójną obudowę bezpieczeństwa, jest odporny na uderzenie samolotu cywilnego, jego konstrukcja nie może ulec żadnemu zniszczeniu. Jeśli doszłoby do jakiejkolwiek, nawet minimalnej emisji na zewnątrz, to oddziaływanie kończy się na płocie działki, na której posadowiony jest reaktor jądrowy. Dzisiaj jestem absolutnie spokojny, ponieważ podlegamy wieloletnim procesom kontroli przez Państwową Agencję Atomistyki, ale także Międzynarodową Agencję Energii Jądrowej z Wiednia. Nie ma możliwości, żeby gdziekolwiek uchybić procesom bezpieczeństwa. I żeby nie być gołosłownym, o wszystkim tym, o czym teraz przed chwilą powiedziałem, będziemy mówili mieszkańcom okolic, tam gdzie będzie lokalizowany reaktor jądrowy, tak żeby mogli spojrzeć w dokumenty, żeby mieli dostęp do wiedzy, nie tylko naszej, ale również tej, którą dostarcza dostawca technologii i dozór jądrowy, czyli niezależne organy, które kontrolują każdą elektrownię jądrową, tak aby lokalna społeczność mogła zupełnie spokojnie podejmować decyzję, czy chce takiej elektrowni na swoim terenie, czy jej nie chce i nie życzy sobie. Pan wspomniał, że technologia proponowana przez General Electric Hitachi to nie są startupy. Tymczasem ten reaktor BWRX 300 ma dopiero powstać. On nie funkcjonuje jeszcze, prawda? Dopiero w 2028 roku ma powstać w Kanadzie. Niektórzy mówią, że no to jest trochę badanie i rozwój, projekt z kategorii badania i rozwój. Entuzjazm, który był wobec SMR-ów na przykład w spółce KGHM nieco ostygł. Czy to nie studzi trochę waszego zapału? Absolutnie nie, wręcz odwrotnie. Jesteśmy przekonani, że nasze plany rozwojowe i inwestycyjne będą z każdym rokiem zwiększały skalę i zakres. Widzimy to po reakcjach przemysłu energochłonnego, po reakcjach miast i aglomeracji, które mają potrzeby ciepłownicze, Proszę pamiętać, że w Polsce 16 milionów użytkowników podłączonych jest do sieci ciepłowniczych, a ponad 80% energii cieplnej wytwarzane jest z węgla. Nas czeka potężny problem transformacji energetyki cieplnej w kierunku zeroemisyjności na przestrzeni najbliższych dekad. Nie widzę zbyt wielkiego innego rozwiązania niż tylko podążanie w kierunku kogeneracji, czyli wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej właśnie ze źródeł jądrowych na potrzeby przemysłu, na potrzeby komunalne i na potrzeby systemu energetycznego. Nie obawiamy się tego, o czym pan redaktor wspomniał, ponieważ przyglądamy się temu, co do tej pory wykonał i zrealizował nasz partner, czyli GE Hitachi. Wykonał 67 reaktorów jądrowych dokładnie w tej samej technologii BWRX, czyli reaktorów wodno-wrzących, o innej mocy, czyli większej mocy. Na czym polega zatem różnica? Polega tylko i wyłącznie na zeskalowaniu z poziomów kilkuset megawatowych do poziomu 300, zaledwie 300 megawatowego i zastosowaniu wielu nowocześniejszych, pasywnych systemów bezpieczeństwa. Tak naprawdę nie ma tutaj ryzyka, że nie uda się przeprowadzić tego procesu certyfikacji naszemu amerykańskiemu partnerowi. Jest tylko pytanie, ile to potrwa. Dokładnie taki sam reaktor o nieco większej mocy został już przez GE Hitachi certyfikowany pozytywnie, przeszedł przez całe sito wszystkich kontroli, licencji i certyfikatów w Stanach Zjednoczonych. Ostatecznie nie został zbudowany tylko dlatego, że jego moc była zbyt duża, a zapotrzebowanie na tak duże reaktory wygasło. My jesteśmy tylko i wyłącznie kolejną 10. edycją tego samego reaktora w tej samej technologii, tylko że zeskalowanego do poziomu 300 MW. Jestem absolutnie spokojny. Wskazaliście Państwo 7 potencjalnych lokalizacji. I teraz pytanie, czy po pierwsze były prowadzone już rozmowy z samorządami i mieszkańcami, jeżeli chodzi o lokalizację, a drugie pytanie jest takie, czy to będzie trochę tak, że Wy będziecie walczyć o te lokalizacje, czy może samorządy będą walczyć o te lokalizacje i wybierzecie, i to będzie jakiś konkurs trochę ofert? Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, panie redaktorze. Dzisiaj to trochę jednak my walczymy o te lokalizacje. 7 pierwszych zaproponowanych to nie koniec. Jeszcze w tym roku pokażemy kolejnych kilka, być może nawet kilkanaście lokalizacji. Ale przyjdzie taki moment, w którym, panie redaktorze, to samorządy będą walczyły o to, aby to ich lokalizacja była brana pod uwagę. Dzisiaj ci, którzy zdecydowali się, ci prezydenci, ci włodarze, którzy zdecydowali się na współpracę z nami, na kooperację i wyrazili zainteresowanie, są wygrani, już dzisiaj są wygrani, bo oni właśnie podjęli decyzję o zapewnieniu swoim mieszkańcom taniego, stabilnego, czystego, zeroemisyjnego źródła ciepła. A zakładom produkcyjnym, które są zlokalizowane w ich pobliżu, tak na przykład jak we Włocławku, mówimy o zakładach Anwil Włocławek, zapewnili tanią, zeroemisyjną energię elektryczną potrzebną do produkcji, co oznacza, że utrzymane zostaną miejsca pracy, a być może nawet zwiększy się zapotrzebowanie na nowych pracowników. To są ci włodarze miast i ci właściciele fabryk, przedsiębiorstw, które zdecydowały się na współpracę, są w awangardzie, są dzisiaj osobami, czy też miastami, lokalizacjami, które wygrały wyścig o tanią, czystą, zeroemisyjną energię elektryczną w przyszłości. I jestem przekonany, że to jest tylko kwestia uświadamiania kolejnych miejsc i kolejnych osób, że warto w tym kierunku pójść. I jeśli ta fala ruszy, to będą zapisy i kolejki na to, żeby elektrownię usytuować w pobliżu tego miasta, tego zakładu produkcyjnego, czy w dawnej dotychczasowej elektrowni węglowej. I last but not least, to jest w końcu projekt biznesowy, to zapytam. Pieniądze. Tak jest, o pieniądze, no tak, super biznes, musimy rozmawiać o koszt i model finansowania budowy SMR-ów. Pierwszy reaktor jądrowy, gdyby realizować go dzisiaj, kosztowałby nas około 1,5 miliarda euro. Pierwszy. Przy kolejnych kilku, mniej więcej w okolicach 5-6 reaktora, to zjawisko, krzywa uczenia spowoduje, i też efekt skali spowoduje, że zaczniemy schodzić do poziomu w okolicach miliarda euro za jeden reaktor 300 MW. Docelowo, jeśli będziemy realizowali ich kilkadziesiąt, a takie mamy plany, o czym mówiłem już dzisiaj w kilku miejscach i potwierdzam, kilkadziesiąt reaktorów, to skala tego przedsięwzięcia będzie powodowała, że koszt będzie malał. A z każdym kolejnym reaktorem coraz bardziej będzie się opłacało lokalizować w Polsce fabryki realizujące poszczególne komponenty na potrzeby energetyki jądrowej. Proszę sobie wyobrazić, że GE Hitachi i firmy kooperujące będą miały zupełnie inną motywację do tego, żeby część swojej produkcji przenieść tutaj, jeśli Polska stanie się pewnego rodzaju hubem na potrzeby europejskiej energetyki SMR-owej. A tak się stanie, ponieważ w Polsce powstanie pierwszy w Europie SMR, właśnie ten realizowany w technologii BWRX-300. Dlaczego powiedziałem, że dzisiaj 1,5 miliarda euro? Ponieważ oczywiście nie potrafię powiedzieć, ile za 5 czy 10 lat będzie koszt, jaki będzie koszt pieniądza, jaki koszt betonu, stali, robocizny. No, w każdym przypadku mamy też do czynienia z innymi kosztami przeprowadzenia badań, monitoringów środowiskowych, badań sejsmicznych. Zakup lokalizacji, nieruchomości też może być różny w różnych miejscach, ale rząd wielkości panu redaktorowi podałem i będziemy się tego trzymali mniej więcej 1,5 miliarda przy pierwszym podejściu. A pieniądze skąd weźmiecie? Wspomniał pan, że spółka to jest 50/50 Orlen i Synthos. Tak. Czy w takim samym stopniu będziecie partycypować w kosztach? Pierwszy etap, czyli budowa podmiotu i jego kompetencji, czyli spółki Orlen Synthos Green Energy, a następnie nabycie lokalizacji, przeprowadzenie wszystkich prac sejsmicznych, monitoringu środowiskowego, czyli cała analityka i pre-screening związany z tymi nieruchomościami będzie obciążał finansowo naszych udziałowców, naszą spółkę. Bierzemy to na własny rachunek. W pewnym momencie podpisane przez nas umowy z naszymi partnerami dadzą im możliwość wejścia kapitałowego do spółek. Dla każdego z tych projektów osobna spółka celowa. I myślę, że będziemy mogli spokojnie liczyć na wsparcie ze strony tak potężnych firm, które są naszymi partnerami, a których przybywa, tak jak powiedziałem, z miesiąca na miesiąc. Oczywiście to tylko i wyłącznie pewna część tego finansowania. Będziemy też potrzebowali finansowania dłużnego. Jesteśmy co do tego przekonani i tutaj mamy już dzisiaj pierwsze deklaracje potężnych graczy, takich jak polskie banki, PKO SA, PKO BP, Santander, BGK, ale również amerykański Exim Bank czy amerykański DFC, że takie finansowanie dłużne jest możliwe. Amerykanie nawet podali kwotę, że 4 miliardy dolarów. Ta deklaracja jest w zasięgu naszych możliwości. Musimy spełnić oczywiste warunki, czyli przygotować lokalizację, ruszyć z projektem inwestycyjnym. Dawid Jackiewicz, wiceprezes Orlen Synthos Green Energy, był moim Państwa gościem. Dziękuję Panie Prezesie. Dziękuję Panie Redaktorze, dziękuję Państwu.